Siatkarki grupy Azoty Chemik Police awansowały do finału Tauron Ligi. 1 kwietnia podczas drugiego spotkania półfinałowego fazy play-off dostarczyły kibicom silnych wrażeń. Oczywiście kibicom przed telewizorami, bo mecze wciąż odbywają się bez udziału publiczności. 1 kwietnia Policzanki po raz drugi w półfinale Tauron Ligi zmierzyły się z zawodniczkami Eleklerk Moja Radomka Radom. Pierwszy mecz, który odbył się 28 marca, chemiczki zwyciężyły 3-0. Tym razem było trudniej. Mecz był zacięty, a zawodniczki z Radomia walczyły do ostatnich minut. Cieszymy się, że udało nam się zakończyć tę rywalizację u siebie w domu. Oszczędziłyśmy sobie 8-godzinnej podróży do Radomia i tam nerwowego meczu decydującego o wejściu do finału. Dlatego cieszymy się dzisiaj z 3-1. Fajnie. Na pewno był cięższy niż w Radomiu. Dziewczyny postawiły wysoko poprzeczkę. Czwartkowy mecz dostarczył wielu emocji za sprawą długich akcji i wyrównanego poziomu gry. Po raz kolejny Policzanki okazały się jednak lepsze i z wynikiem 3-1 weszły do finału Tauron Ligi. Zmierzą się w nim z lepszym z pary Developers Skyres Rzeszów, ŁKS Commerce Con Łódź.